Obok Incognito, Super Hero Magazyn, Lisa, również był nowy superbohater polski, Szpak. I tutaj mam przyjemność rozmawiać z autorem, z Damianem Zajko, tworzącym pod pseudonimem Picador. Jesteś odpowiedzialny w komiksie za jaką część tego dzieła? Lwią część tego dzieła, czyli jestem twórcą postaci głównym, a współtwórcą scenariusza, grafikiem oraz wydawcą, więc praktycznie wszystko w jednym. Jeszcze czytelnikiem do tego. I czytelnikiem przede wszystkim, zwłaszcza komentarzy na stronie internetowej, bo Szpak to nie tylko komiks papierowy, to także komiks internetowy, który się uzupełnia, wersja papierowa i internetowa. To taka nowatorska metoda jakby. To ja już bym prosił, żebyś zaprosił wszystkich słuchaczy na stronę internetową, gdzie można znaleźć twoją pracę. Dokładnie. Na stronie nieustraszonyszpak.pl. Tam co poniedziałek staram się wrzucić kolejną stronę komiksu. I tak jak mówię, jest konwencja, pierwszy odcinek jest do przeczytania za darmo w ramach nowatorskiej metody sprzedaży, że no... Jak to sam uznaję, że najpierw warto ściągnąć i zobaczyć, czy się podoba, i jak się podoba, to wtedy kupić. I nie będę hipokrytą, nie będę kazał innym ludziom postępować inaczej, dlatego udostępniam pierwszy odcinek za darmo na tej stronie nieustraszonyszpak.pl, gdzie można sobie przeczytać cały odcinek pierwszy, zakończony cliffhangerem. Oczywiście. Aczkolwiek drugi odcinek będzie już tylko na papierze. Więc warto też dodać do swojej kolekcji po przeczytaniu, jeśli się spodoba, zakupić w dowolnym sklepie z tych, które będą dostępne do sprzedaży wysyłkowej. Szpak to jest w miarę młode dzieło, więc myślę, że wciąż wielu słuchaczy, wielu czytelników nie poznało tego bohatera. Ja bym chciał po prostu się ciebie spytać wprost, kim jest Szpak? Szpak to... Młody student, słoik, tak zwany słoik, który przyjechał z Gdańska do Warszawy studiować, oderwany od swojego życia, próbuje pogodzić sobie jakoś los, będąc na emigracji ze swojego rodzinnego miasta, dzieląc mieszkanie z współlokatorem Mendą, który wyżera wszystko z lodówki i uprzykrza mu życie. Po prostu typowe, wydaje się proste, typowe życie takiego człowieka, którego nie widzi się w serialach zazwyczaj, nie jest jakiś bogaty, sławny, praktycznie nie wie, do czego zmierza w swoim życiu. Aż pewnego dnia zostaje w cudowny sposób naświetlony niesamowitym blaskiem i odkrywa w sobie nadzwyczajne moce. I na przykład jakie? I to jest najciekawsze, bo Szpak ma podstawowy, praktycznie taki podstawowy pakiet mocy, czyli lekka supersiła, gojenie ran, wszystko co każdy bohater ma w standardzie, a jednocześnie wie, że ma te moce jakieś lepsze niż zwykły człowiek, niż zwykły atleta, nie? Tak jak Kapitan Ameryka czy Batman, którzy musieli dochodzić do tego albo w wyniku jakichś tam eksperymentów, albo treningu. On dostaje to od zera. Mówi, że lekka supersiła, ale jak lekka? Że na przykład takiego Pudziana to by przepchnął? Przepchnąłby. To już taka lekka. To tak jak są prowadzone te różne badania, że pod wpływem adrenaliny potrafimy nawet... No, przepchnąć samochód, jeśli matka jest widzi, że dziecko jest zagrożeniem, bywały takie przypadki, że potrafiła naprawdę niesamowite ciężary przepchnąć, czyli w człowieku drzemią te siły i co by było, jeśli człowiek miałby dostęp do tego w 100% cały czas, czyli maksymalna możliwa ludzka wytrzymałość, której w sumie nie było możliwości tak zmierzyć nigdy, bo cały czas rekordy są bite i te prędkości, i te podnoszenia ciężarów, więc... Czyli mam rozumieć, że to jest takie wytłumaczenie tej supermocy, stąd ona się bierze, po prostu organizm Szpaka może osiągać limity. A główną genezą jest ten tajemniczy błysk, który sprawia, że także innym ludziom uaktywniają się inne moce, które są dosyć potężniejsze i to tworzy właśnie galerię superzłoczyńców Szpaka, którzy
No, w większości każdy jest jakimś defektem, najczęściej psychologicznym, bo to, że prowadzi jakieś życie na co dzień człowiek i nagle dostaje jakiś tam moc, że jak przykładowo w pierwszej części kolesiowi, no, jakoś ledwo radzi sobie, wiąże koniec z końcem i nagle pewnego dnia, no, w wyniku tego blasku, z wszystkie jego tkanki poza kośćmi i oczami stają się przezroczyste. Moc, której nie może kontrolować, a wygląda jak żywy kostuch, jak szkielet chodzący. I co z tym zrobić? No, jeszcze jakoś sobie człowiek radzi, jeszcze jak ma jakąś moc, którą może ukryć, to jeszcze może sobie ukryć. Tu człowiek, no, dochodzi do pewnych przemian i musi sobie poradzić. To, że Szpak ma właśnie podstawowy zestaw umiejętności, niby nie powinno czynić z niego bohatera, a jednocześnie ma coś więcej niż zwykli ludzie i może stawić czoła tym bohaterom. A skąd nazwa Szpak? Ponieważ jak rozmawiałem tutaj już z autorem, znaczy na przykład w komiksie Incognito jest wyjaśnione, skąd nazwa Incognito. Lis, również autorzy przyznali się, skąd geneza jakby danego imienia. A skąd akurat koncepcja na to, żeby nazwać bohatera Szpakiem? A jest kilka wersji, aczkolwiek pełne wytłumaczenie będzie w oryginie postaci, czyli w drugim odcinku. Będzie konkretna scena, jest to przewidziane, to nie jest z kosmosu wzięte, aczkolwiek jak widać kostiumem nie przypomina i to jest zamierzone. Tak samo jak lis nie przypomina lisa, nie ma tam kity jakiś przypadek, ale pewne cechy tego niezwykłego ptaka są bardzo ciekawe. I reszta będzie wytłumaczona w bardzo fajny sposób, myślę, w drugim odcinku. Oczywiście. A czy masz już zaplanowaną całość? Czy jakby dopiero na bieżąco kurujesz nowe pomysły, przychodzą ci do głowy i jeszcze nie wiesz na przykład, jak to wszystko się skończy? Czy wracając do początku pytania, masz już zaplanowaną właśnie całość? Nie grozi wątek jak z Lost Zagubieni, że na siłę zrobione zakończenie. Mam już scenariusze na 4 kolejne odcinki papierowe, a poza tym mam taki tajny mały zeszyt, w którym spisuję historię wszystkich superzłoczyńców, jakie przychodzą mi do głowy. Cała fabuła i wątek główny z tym tajemniczym oświeceniem, skąd ten jest blask, co to robi, skąd to się bierze, czemu akurat teraz. Cała tajemnica jest już obmyślona, są zwroty akcji, a także mam właśnie ten tajny mały zeszycik, którym tworzę wrogów, niczym jak przeciwników Batmana. Staram się właśnie w myśl zasady, że tak jak Batman wydaje mi się dosyć nudną postacią, sam Batman jako postać, nie mówię o świecie, bo świat jest wspaniały wokół Batmana, a sam Batman jest dosyć nudny, bo to jest człowiek, który się nigdy nie zmieni, ma podstawową zasadę, której nigdy nie złamie, dzień w dzień robi to samo i sam Batman już się nie rozwinie. A to, co jest właśnie piękne w tej mitologii Batmana, to są jego wrogowie, a wrogów ma najlepszych. I to jest właśnie to, co nakręca tę postać. Mam Szpaka, który jest taką zracjonalizowaną postacią bohatera, czyli jakbym miał zostać superbohaterem, skąd bym wziął wszystkie elementy kostiumu. Tak inspiracje i design naprawdę robiłem z Allegro włączonym i innymi portalami. Staram się każde jakieś nawet nadzwyczajne rzeczy jakoś wytłumaczyć, skąd to się bierze. Jakąś podstawę historyczną. Mogę na przykład zdradzić, gdzie nigdzie nie mówiłem, dlaczego ta postać ma przezroczysto tylko szkielet i oczy. Dlaczego akurat te dwa elementy? To nie bez powodu. Zdaje się, H. Wells, kiedy napisał książkę pierwszą o niewidzialnym człowieku, zaraz po wydaniu oficjalnie przepraszał za to, że ta postać nie mogłaby istnieć w rzeczywistości i tłumaczył to tym, że taka postać byłaby niewidoma, bo oko ludzkie działa na zasadzie, że obraz musi paść na siatkówkę. Jeśli człowiek byłby przezroczysty, to ten obraz nie miałby na co padać, przechodziłby na wylot i człowiek byłby niewidomy. Dlatego, żeby człowiek mógł być niewidzialny, jego oczy musiałyby być widzialne. Więc w ten sposób doszedłem i kości też są takim dosyć gęstym materiałem, który nawet na
promienie rentgena, bardzo przenikliwe zresztą, nie mogą przejść, więc taki wizerunek, nie dość, że szkieletu chodzącego, to szkielet to jeszcze, ale jeszcze szkielet, który potrafi w ciebie patrzeć, to jest przerażająca rzecz. Tak więc każdy najmniejszy detal można rozłożyć, wszystko ma jakieś znaczenie. Lubię pogrzebać trochę w psychologii, zaburzeniach psychologicznych, postaci, które mają jakieś defekty. To naprawdę jakieś coś, co wynajduje, że istnieje wśród ludzi, jakieś historie z życia wplecione, chociażby wydawać by się mogły niesamowite, też wzięte z życia, więc niby komiks superbohaterski, ale bardziej taki przepełniony ciekawostkami. No muszę przyznać, że zaintrygowałeś mnie, tak żeby teraz mam ochotę wziąć i ogarnąć tego szpaka, ale powiem szczerze, kiedy po raz pierwszy dzisiaj brałem twój komiks do ręki, to pierwsze skojarzenie, nie wiem czy ono nie będzie mylne, czy miałeś taki zamiar, ale moje pierwsze skojarzenie to było z serią Ultimate z Marvela. Jak najbardziej prawidłowe skojarzenie, a moja też jedna z inspiracji obok Batmana to właśnie seria Ultimate Spider-Man. Narrację Briana Bendisa, te dialogi niedopowiedzenia, to jest... Wielu ludzi narzeka na te dialogi, że są nie, jak zaczyna się je mówić na głos, to sensu nie ma, ale jak się czyta to w głowie te dialogi między Peterem i Mary Jane, to jest właśnie coś fajnego. Tak samo jak w tym komiksie Ultimate Spider-Man, tam dopiero bodajże w piątym odcinku bohater Spider-Man w piątym zeszycie swój kostium dostał. Przez pierwsze odcinki to jest po prostu historia Petera Parkera. A jednocześnie odcinek pierwszy, w którym w ogóle nie było Spidermana poza okładką, sprzedał się w niesamowitej ilości. Ludzi zaciekawiło to. Najdłuższa współpraca zresztą rysownika ze scenarzystą w historii komiksu, zdaje się. To jest właśnie Bendis i Mark Bagley, którego też uwielbiam, mimo że też zbiera swoje cęgi, ale to jest to, każdy ma swój gust, w coś celuje, ktoś go inspiruje, ktoś powie, że Mark Bagley rysuje każdą twarz tak samo, że trudno rozpoznać bohaterów. Dla mnie to jest niesamowite, jak on wyciąga te światło, te linie jakieś opływowe i nie wstydzę się tego, że biorę, że inspiruje się pewnymi motywami, nawet dosyć mocno to widać. Ale na tym to polega. To tak samo jak ta słynna historia z Bobem Kane'em tworzącym Batmana. Ile on zebrał tych cęgów, że nie dość, że całe sceny pokradł, łącznie z tą słynną pierwszą okładką Batmana, gdzie tam trzyma zbira pod ręką. To jest z innego komiksu skradzione. Po nawet prace Leonardo da Vinci, na których się opierał, projektując skrzydła. Już ewidentnie to był jeszcze incydent z Billem Fingerem, który tam, ale to taka dygresja. Ale powiem ci, że to niesamowita ciekawostka, ponieważ wcześniej rozmawiałem z twórcami komiksu Liz i również przyznali się do inspiracji Ultimate Spider-Manem. Ja również osobiście bardzo polubiłem tę serię i akurat jak już rozmawiamy o Bagleyu, to jeden z pierwszych rysowników amerykańskich komiksów, których go bardzo polubiłem, TM Semikowy Maximum Carnage albo Saga Klonów, pierwsze moje spotkanie z jego kreską i naprawdę bardzo, bardzo miał na mnie wpływ, także ja się nie dziwię, że również ciebie inspiruje ten duet artystów. Tak, aczkolwiek teraz ćwiczę dwa style, bo właśnie do wersji papierowych szpaka będę starał się właśnie w duchu Bagleya i Johna Romity, taki staranny rysunek, lekko klasyczny, taki jak te piękne twarze z lat 60. zawsze na tych komiksach wyglądały, a jednocześnie trochę tej polskiej rzeczywistości, tej trochę szarości, tej takiej, jak to bywa w Polsce, jak to Polacy widzą. Nieco. A jednocześnie komiks internetowy staram się robić prędko, przez co staram się inspirować stylem z kreskówki słynnej Batman, The Animated Series z lat 90. To każdy kojarzy, a gdzie tam naprawdę postacie były kilkoma kreskami rysowane z brył geometrycznych szach prach.
mroku pełno, a jednocześnie wszystko było czytelne przez mocny kolor wyrażający się. I to też ciekawe rzeczy, tak filozofując ze znajomymi czy sam ze sobą czasem, dochodzę do pewnych wniosków i staram się przekuć na komiks, bo komiks też, jak i film, jak i pozostałe media, jest metaforą. I czego jest metaforą? No na przykład jak jest temat, dlaczego ludzie żyją w Gotham, skoro cały czas Joker i inni dewastują te miasto, niszczą, mordują jakieś niezliczone ilości ludzi. Dlaczego ludzie jeszcze tam mieszkają? Czego się nie wyniosą? A dlaczego my żyjemy w Polsce? Jak tu ludzie są, nie wiem, bici przez policję, korupcja jest, wygrywa w sądach ten, kto ma więcej kasy. Przecież to się dzieje na co dzień. To, że ludzie to nie biegają w spandeksach, w jakiś tej, to jest cały czas, jednak niektórzy wyjeżdżają. Spora część ludzi wyjeżdża. W komiksie też pewnie z Gotham spora część ludzi wyjeżdża, ale o tym się nie mówi, no bo to nie jest ciekawa część komiksu. My żyjemy w świecie też takim, jak w komiksie, czyli opowiada się te najstraszniejsze historie, czego dowodem są na przykład wiadomości w telewizji. Nikogo nie obchodzi, że urodziło się ileś tam tysięcy ludzi. Ważne, że zginęło 20 w jednym miejscu. I oglądając wiadomości, dochodzimy do wniosku, że żyjemy w strasznym świecie. Powinien ktoś założyć maskę i zaprowadzić tu porządek. I Szpak będzie właśnie takim komiksem, który ma pokazać taką szarą rzeczywistość pod tym względem, z tego punktu widzenia? Tak, ale bardziej z punktu widzenia jednostki. Nie będzie raczej tutaj w pojedynku z wielkimi robotami niszczącymi miasto. Tu będą osobiste dramaty ludzi. Każdy odcinek nie tyle będzie posuwał historię Szpaka do przodu, co będzie przedstawiał historię jakiegoś tak zwanego złoczyńcy. Bo kim jest złoczyńca? Kim jest bohater? To takie wychowanie w świecie, że coś jest albo białe, albo czarne. A potem dochodzi się do rzeczywistości i okazuje się, że żyjemy w świecie szarości. Więc Szpak będzie właśnie na poziomie zwykłego człowieka, żeby każdy mógł się utożsamić. Taki podstawowy zestaw umiejętności, podstawowy, niczym nie wyróżniający się bohater, że każdy może być, się utożsamić, a jednocześnie nietypowe przypadki i historie, które zdarzają się na co dzień. Co tydzień planujesz w poniedziałki? Jest nowa strona Szpaka na stronie internetowej, a z jaką częstotliwością papierowe wydania masz zamiar wydawać? I tutaj będzie ciekawe. Będę się starał jak najczęściej, aczkolwiek jestem sam jakby, jako i scenarzysta, i rysownik, i wydawca. Też ważnym czynnikiem będzie uzbieranie funduszy, bo to też z własnej kieszeni, nie mam żadnych tam wsparć. Nie planuję crowdfundingów uskuteczniać. Zostawię to sobie na jakąś grę komputerową, jak będę o Szpaku robił, czy film animowany, a co też mam w planach. A tak to w miarę możliwości. Będę celował, żeby ze 2-3 odcinki w ciągu roku wyszły. Zwłaszcza, że no, kolegę tutaj mam, który najpewniej przejmie wersję webkomiksową, sieciową, więc będę mógł się skupić na szacie papierowej, aczkolwiek to jest moje hobby. To jest coś, co i tak będę robił. Nic nie zatrzyma. A będę robił do śmierci i jestem tego pewien. I możecie być pewni, że kolejne części Szpaka będą wychodzić na papierze w jakiś sposób. Jeszcze tylko na zakończenie przypomnij stronę, gdzie można znaleźć twój webkomiks. A mój webkomiks na stronie www.nieustraszonyszpak.pl albo na fanpage'u na Facebooku. Wystarczy wpisać Nieustraszony Szpak, żeby nie pomylić z jakimiś piosenkarzami czy zwierzakami. Więc dzięki serdecznie za rozmowę. Proszę.